No, zachowanie równowagi to spore wyzwanie, szczególnie jak jesteś kawałek nad ziemią, to albo cię przegina w jedną stronę, albo w drugą. Oczywiście chyba czas zejść na ziemię. O, jestem już na ziemi i oczywiście tutaj, będąc już twardo na ziemi, dwoma nogami, łatwiej tą równowagę utrzymać. A dlaczego o tym mówię? No bo chciałem wam dzisiaj powiedzieć o asertywności, a widzę, że przegina nas zwykle albo w jedną stronę, być agresywnym, za mocno stawianie na swoim, albo uległości, odpuszczanie na wszelki wypadek. Natomiast no, asertywność, czyli ten złoty środek, ten balans, najlepiej się udaje, jak stoimy twardo na ziemi, czyli wiemy, na co nas stać, do czego mamy prawo, co jest do zrobienia, i wtedy nie przegina nas ani w agresję, ani w uległość, tylko po prostu odważnie, konsekwentnie, wytrwale bronimy swojego zdania, bronimy tego, co mamy do załatwienia. Z tym przekazem was zostawiam. Balans, czyli złoty środek między agresją a uległością, czyli asertywność. To jest mój przekaz dzisiaj.